Cześć! Czasem potrzebujemy szybko zapisać to, co widzimy na ekranie. Fragment strony, okno aplikacji albo cały pulpit. Najczęściej wtedy sięgamy po stary i sprawdzony sposób ze zrzutem ekranu, który później edytujemy w aplikacji Paint. Czasem bierzemy do ręki telefon i robimy po prostu zdjęcie ekranu. Oczywiście tak też można, ale to ma niewiele wspólnego z efektywnością oraz jakością naszej pracy. W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić zrzuty całego ekranu lub wybranego fragmentu. A jeśli zostaniesz ze mną do końca, to na deser zaprezentuję, w jaki sposób nagrać cały ekran lub fragment jako film, i to z dźwiękiem. Usiądź wygodnie i zapraszamy do materiału o aplikacji Narzędzie Wycinanie. Film jest oczywiście podzielony na rozdziały, więc możesz poruszać się pomiędzy tym, co Cię najbardziej interesuje. Zaczynamy od sposobu uruchomienia, czyli momentu, w którym w trakcie pracy na komputerze pojawia się konieczność zrobienia zrzutu ekranu. Mamy trzy możliwości w zależności od tego, jak dobrze znamy skróty klawiaturowe. Podstawowy sposób to kliknięcie w klawisz Windows i wpisanie nazwy aplikacji Narzędzie Wycinanie w menu Start. Kolejne sposoby to poprzez skróty klawiaturowe Windows Shift S lub nieśmiertelny przycisk Print Screen na klawiaturze, który może w niektórych przypadkach być ikoną. Tak jak widzisz, w przypadku uruchomienia ze skrótu klawiaturowego przechodzimy od razu do momentu wykonywania zrzutu, co pozwala nam zaoszczędzić cenny czas, jeśli musimy wykonywać ich bardzo dużo. My na potrzeby filmu zajmiemy się właśnie tym sposobem. Oba działają tak samo, z tym, że w przypadku pierwszego musisz jeszcze kliknąć na przycisk nowy, żeby przejść do miejsca robienia zrzutu. Domyślnie po uruchomieniu jesteśmy w trybie foto, w którym możemy wybrać, czy chcemy robić zrzut całego ekranu, konkretnego okna, wycinka w formie prostokąta lub dowolnego kształtu, jeśli chcemy zachować tylko wybrany fragment ekranu. W przypadku korzystania z aplikacji jest jeszcze możliwość wybrania opóźnienia od 3 do 10 sekund. Jest to bardzo przydatne, jeśli robimy zdjęcia np. menu lub elementów, które znikają po dotknięciu klawiatury. Bez względu na to, jaki tryb wybierzemy, za każdym razem zrzut może zapisywać się nam automatycznie w folderze obrazy, dzięki czemu możemy do niego wrócić później. Jest to również bardzo przydatne, jeśli robimy wiele zrzutów ekranu z rzędu i nie mamy czasu za każdym razem go przeglądać. Pamiętaj, żeby móc z tego korzystać, musisz mieć to włączone w ustawieniach aplikacji Narzędzie Wycinanie. Jeśli korzystasz z najnowszej wersji aplikacji, to będziesz mieć do dyspozycji opcję Szybka Adiustacja, która umożliwia dokonać szybkich zmian lub modyfikacji, zanim go zapiszemy do pliku. Aktualizacji możemy dokonać w sklepie Microsoft, wyszukując w nim aplikację Narzędzie Wycinanie. Teraz pokażemy coś, czego na pewno nie spodziewałeś się zobaczyć w tej aplikacji. Z funkcją selektor kolorów możesz również sprawdzić kolor dowolnego miejsca na ekranie. Zastanawiasz się, do czego możesz to wykorzystać? Tworzysz prezentację i chciałbyś mieć tło w konkretnym kolorze? Teraz możesz pipetą wskazać dowolne miejsce i uzyskać dokładną barwę koloru w formacie 16-bitowym hex. To wręcz zbawienie dla twórców, projektantów i wszystkich zajmujących się grafiką. Kolejna nowość to możliwość skopiowania tekstu z każdego miejsca na ekranie. Wystarczy, że wybierzesz opcję Ekstraktor tekstu, a następnie zaznaczysz pole tekstowe, które Cię interesuje. Narzędzie Wycinanie z pomocą AI rozpozna tekst i da możliwość dowolnego skopiowania go do programu Word, notatnika lub formularza w przeglądarce, jeśli na przykład kopiujemy adres zestawy. Na koniec zostawiliśmy możliwość rysowania oraz dodawania kształtów na zrobionym zrzucie ekranu. Chcesz zaznaczyć fragment dokumentu do zmiany? Proszę bardzo. Potrzebujesz wysłać fragment tabeli w Excel i zaznaczyć jakąś część kwadratem? To również nie problem. Jak widzisz, opcji mamy tu bardzo dużo. I co najważniejsze, każdą zmianę możemy zapisać oraz skopiować do schowka. Tak, żeby to, co chcemy, od razu wkleić na przykład do wiadomości w programie Outlook. Jeśli jesteś z nami do tego momentu, to na pewno czekasz, abym pokazał, w jaki sposób nagrać ekran jako wideo. Zanim do tego przejdziemy, poświęć chwilę, żeby zasubskrybować nasz kanał oraz daj lajka, jeśli film Ci się podoba. To pozwoli Tobie być na bieżąco z naszymi materiałami, żeby nie przegapić kolejnego interesującego filmu o Windows 11. Od pewnego czasu możemy również w taki sam sposób rejestrować dowolny fragment ekranu jako film. Sposób jest również bardzo łatwy i po uruchomieniu aplikacji w dowolny z trzech opisanych wcześniej sposobów wybieramy ikonę z kamerą. Chcesz nagrać cały ekran? Proszę bardzo. Potrzebny jest tylko fragment, okno lub aplikacja, również jest to możliwe. Dla ułatwienia w prawym dolnym rogu widzimy rozdzielczość zaznaczonego fragmentu
który będzie miał rozdzielczość naszego filmu. Kolejny krok to wybranie opcji dźwiękowych. Tutaj możemy dodać audio z mikrofonu. Wyobraź sobie, że chcesz nagrać instrukcję, w jaki sposób wykonać coś na komputerze. Tym jednym narzędziem nagrywasz wideo oraz swój komentarz do tego nagrania. Możesz również zarejestrować dźwięki systemowe, czyli dźwięki, które pojawiają się podczas nagrywanego filmu. Kiedy jesteś już gotowy, klikasz przycisk nagrywania i po odliczaniu dzieje się magia. W trakcie nagrania możesz również zatrzymać oraz wznowić nagrywanie. Po nagraniu w aplikacji można również przyciąć film do odpowiedniej długości. Jak widzisz, narzędzie wycinania to potężna korzyść dla Ciebie w Windows 11 i każdy powinien ją znać. Więc jeśli Tobie się spodobało, to daj znać innym, żeby mogli poznać te możliwości oraz oszczędzać swój czas spędzony przed komputerem i wykorzystać go na to, na co tak naprawdę lubią robić. Jeśli macie propozycję dotyczącą tematu następnego filmu, serdecznie zapraszam do przekazania swoich sugestii w komentarzach. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i do kolejnego ciekawego filmu na kanale Microsoft Expert Zone Polska. Cześć!